W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam naszą wioskę, którą z moją siostrą zbudowałyśmy. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawiajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał. No dobra, jesteśmy już tutaj w tej wiosce. Jakby ustaliłyśmy sobie, że Zośka będzie burmistrzem tej oto wioski. Jest ona bardzo duża, jakby... Tutaj jest dom Zochy i w ogóle zaraz oprowadzimy Was po całej tej wiosce. Dlatego Zocha. Tak długo nosząc. Dobra, chodź, idziemy. Tutaj no, jest... Dasz mi śmieć chociaż. A bo Ty jesteś na survivalu? No. Nie, na razie Ci nie dam, bo trzeba oprowadzić widzów. Bo może będzie tutaj... Może z tej mapy będą jakieś odcinki. Tutaj jest w każdym razie dom pani burmistrz i ma tutaj szafę grającą i takie inne rzeczy. Jest jej sypialnia, ma tutaj sypialnię dla gości i elegancki tarasik, ale dobra. I chyba sobie muszę też dać creative'a, żebyśmy mogły latać, bo tak to będzie ciężko. Ale ty się zajmuj teraz oprowadzaniem, a nie smyczą. Dobra, no i tutaj są domki villagerów, to tutaj nic jakby nie ma do pokazywania. Jest ogródek pani burmistrz. Tak, to chciałam. Taka altanka, okay. Troszkę słaba. Tutaj ogólnie mieszkają chyba i psy. O, no, tak. Ma również tutaj warzywniak. Dobra. Tutaj jest wielki dom dla villagerów. Ogólnie miał to być dom tylko dla tych, którzy mieli pracę, ale jednak wszyscy mieszkają tutaj. Już po prostu mnie to nie obchodzi, kto tu mieszka. Jest ich strasznie dużo. No i taki to miał być hotel, ale trochę nie wyszło. Jeju, dobra, wychodzę z tym, bo nie lubię tu być. Ale w każdym razie mają taki swój wielki dom. Tutaj jest jakiś kolejny dom. Mamy farmę świń, chociaż nie wiem po co nam ona. Po prostu Zocha sobie ją zrobiła, no to zrobiła. Mamy targ, elegancki targ, na którym można sobie brać jakieś bogactwa. Dobra, idę na. Oj, studnie? kolejny domek, tutaj jest ogólnie bardzo dużo różnych domów, które my budowałyśmy. No i tak, tutaj jest już taki dom zbudowany przez nas dla jednego z villagerów, który jest farmerem i ma tutaj coś mu ktoś tu wysadził, nie wiem o co chodzi. Ma tutaj farmę i ma mnóstwo zwierząt. Tutaj jest domek dla jednego bogacza takiego naszej wioski. On ma bardzo duży domek i widzę, że ma mnóstwo gości. Jest, ma kuchnię. Tutaj... O, Goleman ma nawet w domu, co? Dobra. Tutaj ma kominek i pokój swojego synka. Ale widzę, że on już dorósł i się bawi wciąż zabawkami. Dobra, zostawmy go. To nie nasza sprawa. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy gigantyczne więzienie, w którym są zamknięci... No... Różni złodzieje. Ale chyba teraz wyjątkowo nikogo nie ma? Pouciekali chyba. No ale dobra. Dopiero był. A tutaj jest koń. To są dwa konie. One co? Bo oni... Ja idę zanieść do domu papugi. No dobra. Więzienie. A tutaj jest mój dom. Jakby ja to budowałam chyba w tamtym roku. Więc nie oceniajcie. Proszę go. On mi się teraz tak średnio podoba, ale go mam, bo nie chcę mi się budować nowego. W każdym razie wygląda tak, jest nawet całkiem git. Mam tutaj swoje biurko i sypialnię, w której są takie oto rzeczy. No. Mamy... O nie. Tylko nie to. Najgorzej. Dobra. Uwaga, jest kolejna część miasta tutaj. Tutaj jest, nie wiadomo, jakiś dziwny dom, który wybudowała Zocha. A tutaj, uwaga, jest jej eleganckie biuro z bloku diamentów. Biuro burmistrzyni, trochę to dziwnie brzmi. Tutaj jest poczekalnia dla ludzi, którzy chcą z nią porozmawiać. Tutaj jest jej biuro. Tutaj jest coś do spalania czegoś.
Tutaj są różne dokumenty i inne sprawy, a tutaj jest pokój sekretarki, a tą sekretarką jestem ja. Dobra, zamykamy biuro. Tyk. I idziemy dalej, bo mamy tutaj budę dla mojego psa. Nie wiem czemu. Oj, tutaj jest domek Nuba. Tutaj jest schronisko, w którym też ja pracuję jakby. I mamy papugi, rybki, których chyba już nie ma. Tutaj miały być koty, ale pouciekały. Tutaj są psy, a tutaj są króliki. Koty zawsze uciekają, więc jakby tym to już nie warto się przejmować. Tutaj jest kolejny dom, trochę dziwny. Nie wiem, kto go budował, nie pamiętam. Tutaj jest kolejny dom, już ładniejszy. Tutaj taki mały, tutaj taki większy. A uwaga, tutaj jest elegancka restauracja, w której pracuje... W sumie to nie wiem kto. I mamy ladę, tutaj jest również kuchnia, do której można sobie wejść. I tutaj jest... O, w tych skrzynkach jest właśnie mnóstwo jedzenia. Ale oczywiście za jedzenie też trzeba płacić. Tutaj mamy górę restauracji, tutaj już raczej nic nie ma, bo ta restauracja nie jest jakaś duża. No i oczywiście sklep z ubraniami. No, nazywa się on Butik Super Róża. Nie pytajcie się o nic. Tutaj są bluzy. Zestaw wyjściowy. Elegancka sukienka tutaj macie na manekinie. Dlatego jeżeli chcecie przyjść sobie kupić jakieś ubrania, to zapraszam. Tutaj są buty sportowe. O. Tutaj jest oczywiście lada. Tutaj jest jeszcze... Tutaj są kalosze. To jest zestaw zimowy, dobra. Tutaj są różne maski. A tu czapki. No, to elegancko. Naprawdę fajnie. No tak. No to już tak naprawdę pokazałam Wam całą wioskę, ale nie wiem czemu Zohanie nie pokazywała ją ze mną, no przepraszam Was. Bo muszę się zajmować produktami. No ale dobra. Dobra, słuchajcie, pomyślałam, że pójdę tutaj do pani burmistrz i poczekam trochę w poczekalni, no bo wiecie, jest dużo spraw, a ja teraz mam taką sprawę obywatela, a nie sekretarki, więc poczekamy tutaj chwilę. Bo właśnie chciałabym z nią trochę porozmawiać, bo mam pewną propozycję. No, szybciej. Następna osoba. Dobrze, idę. Jakby ja teraz, droga burmistrz, ej! Ja teraz, pani burmistrz, przyszłam w takiej sprawie obywatelskiej, nie sekretarki, i chciałam się zapytać, czy, bo mam taki pomysł, żebyśmy coś jeszcze zbudowały w naszej wiosce. I uwaga, wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co mamy w następnym odcinku, oczywiście, jeżeli Wam się ta seria spodoba, co mamy w następnym odcinku zbudować w tej naszej wiosce i czy chcecie więcej tego typu odcinków, bo zobaczcie, mamy właśnie jeszcze dużo, oj, dużo miejsca, żeby coś zbudować i wy zadecydujecie, co mamy zbudować. Koniecznie piszcie w komentarzach, nie wiem, może jakąś szkołę albo przedszkole, no co tylko chcecie. Oczywiście w miarę naszych możliwości, jeżeli byśmy, no postaramy się zbudować to jak najlepiej, po prostu... Napiszcie w komentarzu, co chcecie, żebyśmy zbudowały. A więc... A więc my się już będziemy żegnać. Chodź, Zohan, na pożegnanie. Dobra. Chodźcie do jakiegoś ładnego tła. Znaczy, do... Po pierwsze to weather clear, żeby było ładne tło na pożegnanie. No chodź. Chodź, chodź. Tutaj. Ja pomyślałam... A gdzie? Tutaj. W budzie? Nie, chodź do mojego domu, bo tam jest różowo. No dobra, to pamiętajcie, zostawiajcie łapkę do góry, subskrybujcie kanał i no. Tak, wpadajcie na Instagrama. Więc my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, pa!